Tutaj jest cudowna pogoda w drodze do Puław. Tak więc tak to właśnie wygląda, leje deszcz. Sprawdziłam prognozę w dwóch miejscach. Google pokazuje, że ma niby padać od 13 do 16 i jest to 80% pewność tego, że ma padać. Za to w aplikacji Pogoda na moim iPhone'ie nie pokazuje, żeby miało w ogóle padać. To dla mnie było już wystarczająco przekonujące, żeby nie zawrócić, ponieważ bardzo chcę dzisiaj pojeździć. Więc po prostu zaryzykuję. Jestem troszkę zmęczona, ale myślę, że jak kawka wleci, to i nowa energia się pojawi. Patrzcie, to jest pełna profeska. Normalnie Mikołaj mi wyciąga motor. Ciasno, zablokowałem. Czekaj! Ciasno! Czekaj, ja mogę to otworzyć, ale to się odblokowuje. Okej, tylko troszeczkę zjeżdża tutaj koło, ale no okej, zaraz ci zjedzie jak to jest z tej rampy. Tak? Mhm. O nie. Git. Zmieniłam sobie nawet obszycie specjalnie. I założyłam lusterka. Ale po co? Bo wtedy mam z tyłu. Nie, to trzeba ściągnąć. Policja na pozycji, ale w rzeczywistości niby nie mają żadnego problemu do tego, żeby tutaj jeździć. To Mikołaj, jest trochę ludzi, no nie? Zajebiście, no. Daj, cyrkla. Mogłeś na jedynce? Nie. Próbuj. Fajny trening. Tak? No naprawdę. Te cyrkle robi się na jedynce? Tak. Cyrkle dopiero jak sprzęgła się nauczysz. Ale już wciskam. Tak? No to jak robię półtora, no to wciskam sprzęgło. No i spoko. To na jedynce naucz się ten, delikatnie powolutku jechać. Sprzęgiełko i czy zacznie kłaść na bok. Oglądałaś poradnik Kuby? Nie. To obejrzyj. No? Ostatnim razem mi Dawid mówił, żebym jechała szybciej, jak chcę robić na przykład przyciarę albo coastera. Ale do cyrkli. No do cyrkli trzeba bardzo wolno, tak? I sobie nie jeździ wzdłuż tej drogi, bo ona podskakuje. Na pewno czułaś, że jest podskakiwanie. Możliwe, no nie wiem. Tylko na tamten plac sobie jedź. Okej. Spróbuj sobie. No, spróbuję sobie. Na jedynce. I zajebisty trening. Wystarczająco wysoko, bo ja nigdy w życiu nie jeździłam na jedynce. Coraz wolniej. A spróbuj tak. Toczysz się, zatrzymaj się, ale nie podpieraj się nogami i na gumę. Z miejsca. On jest ubrany w Nike'a, wiadomo, nie? Ale zwróć uwagę na tą frotkę, Też nie może być nie Nike. Też jest Nike, no. Firmowo musi być, drip, tak? Firmowo musi być drip. Jezu. Ale zobacz jaką połkę, ale jest. O kurde! Jedź, chodzić mogę. Cały czas tego cieknie. Ale nie ciekło, bo się ciutko przykrzykło. Ej, ale to jak skradł leci. Zobacz, kurwa, stary. Leci jak skradł. Nie ma rzeczy kosztów. Maria! Wodę nie zaraz zaleję. Proszę Państwa, Bożena przycierka. Aj, o kur... Ej, tak to nawet mnie się nie udało złapać tego mocowania, nie? Nie mam pytań, trzymaj, całego urwałaś. Ale lampę masz całą, ale masz farta. Okej, dobra, ja się tak ustawiam. No to patrz, to jak tutaj już ci się łamie, to znaczy, że tu miałeś przycierę. To teraz ładuj plastikiem teraz. Lampę trzeba. Wciskasz sprzęgło, czy bez sprzęgła robisz? To jak co ty myślisz, że to amatorka była? No to właśnie jest, profeska jest ze sprzęgłem, gościu, kur... No dobrze, no to widać. Ze sprzęgłem wciskasz, no to kurde, elegancko. No to ładuj plastikiem teraz. Normalnie przecież... Że co? Nie, ze sprzęgłem, koniecznie. Da się, ale nie, to musiałabyś jechać na jedynce na przykład i mieć prawie maksymalne obroty, że jak odpuścisz gaz i wciśniesz hamulec, to ci motor samym hamowaniem silnika wróci. No bo jak nie wciskasz sprzęgła, to nie wysprzęglasz motocykla, nie? Tak, ale pytasz się, czy bez sprzęgła się da. No to bez sprzęgła da się, ale ciężko to zrobić. Ale dobra, ja to już zespę. A teraz się będzie zamontować. Ty, ale to teraz trzeba to całe odkręcić, bo szkoda lampy, żeby się rozwaliła. Tak jak u mnie musisz zrobić, nie? 4 śrubki odkręcasz. No czy to jest jakiś nowy motocykl? Ja nie wiem, ale tych naszych, kiedyś dawnych. No tak, no. Nie, no starodawnych środków całego. 4 śruby są i tu w subframe są 2. Tylko trzeba później coś wkręcić, żeby śruba dociskała plastiki. Bo tak to się będą rozchodzić plastiki, jak nie złapiemy, nie? Bez tego. Dobrze, ale to znaczy, że dobrze. Chociaż jak ci lampy nie szkoda, możesz ładować tak, próbować, nie? Powietrza w ogóle. Zobacz. No tak mało chyba nie miałaś, nie? Nie, no nie. Mam tablicę rejestracyjną. Okazało się, że nie mam powietrza teraz w kole i będę musiała szukać kogoś, kto mi napompuje to koło. Mikołaj, musisz mi pomóc. No. Musisz mi pożyczyć koło. Na stację podjedziemy. Ale nie, bo jest ładenka w tym. Wiesz co, nie sądzę! Nie sądzę! Jak ty dętkę przebiłaś? Nie wiem, przed sekundą mi się to ułamało. Ale czy nie wydaje wam się to za dziwny zbieg okoliczności, że to ujęło mi sekundę później? Bo wiesz co, nawet tak ja miałem ci powiedzieć, ale w końcu zapomniałem, nie? Że już jechałem tam dosłownie jeszcze chwilę wcześniej, przed tym jak ci uwaliło. Tak samo, dzwoń, żeby koło wzięli od Mateusza. Bardzo mało tak, proszę, ktokolwiek to jest Mateusz. Nie ma go. Ale oni pojechali tam. To okej, ale jego nie ma chyba z tego, co się udało. Ale jak spawają... Pojechali do niego i tak. Nie ma Matego, ale spawają jego. Tak. Ogólnie... O kurwa, sąsiad. Ale dwa takie plecy teraz siadły, ja pierdolę. Mamy jedno miejsce na to. No i bywało gorzej, chłopie, bywało gorzej. A uwaga. No klasa, gotowa. prędce poszedł. Szybko jeździsz teraz, żeby nie było traumy, no nie? Tak, no. Skupienia, że coś mogło pójść i tak. Nie, zawsze trzeba, każdą glebę trzeba rozjeździć, tak. Nie? Bo później jak nie pojedziesz, to później się boisz, nie? No wiem. Bo nie pamiętasz, co się stało, tak jakby. No. Uwaga. Właśnie tak powinno to wyglądać. Dziękuję za uwagę. A w międzyczasie poczekam teraz na koło, oglądam Wiktora Mech. To jest pierwszy bieg i Wiktor wygrywa. Będę miała koło, czekam na koło, Ola pojechała mi po koło i po prostu za niedługo zmienimy mi koło i będę mogła sobie znowu jeździć. Wygrałem! Tak! Uwaga, teraz są zawody, kto zrobi dłuższego stopala. Wjeżdżam w krzaki. I co, kto wygrał? No nie remis, czy ewidentny remis. Remis, no nie? Jedzie Ola. No. Sami się odkręcili. No. Serio? Szybko idzie. Weź, aby rękawiczki ubiorę, bo to taka praca. No ja mam nowe, to nie chciałem. Weź, odsuń się. O nie! Oj, stary przyszedł. No, całą zabawę mi poszło. A jak cicho, kurwa! No nie! Ja go zagadam, wyspierdolę. Kolejny spot. Ci niby nie mają żadnego problemu do tego, żeby tutaj jeździć. Teraz jest modna guma w okleinie. No tamto z Warszawy. Bratu to sprzedałem. A, to twojego brata po prostu? No, brata mojego. To co z nią robił? Mówmy się tak. O, no, to się kameruje. Ja założę zimówki na następny weekend, to się kameruje i wtedy możemy palić. Może nie do wystrzału, ale możemy spalić wtedy na siłce. Dobra. Tutaj, znaczy może nie na placu targowym, ale tutaj możemy coś. Dobra, ale upalać my. Ja i ty, tak? Czy... Jak ty masz upalać, to musimy szerzej gdzieś znaleźć. A jak... Nie, rajtowo. Możemy wjazd zrobić. Jazdu może nie, ale ogarniemy. Nie, zmienię, obiecuję te opony za tydzień i bo ja muszę jeszcze te zimówki założyć, ale jest nakamerowane. Oficjalnie jest nakamerowane. Bożenka za tydzień przyjeżdża i kameruje, jak driftujemy. Dobrze, może tak zrobić. Dobrze. No a co mam robić, jak kurwa nie mam czym jeździć? Stać, oglądać. Elegancja, już nie elegancja. Tak wygląda zakończenie dzisiejszego wieczoru. Dobrze. Załóż tam na razie Ośkę. Ale zacisk z czasem. Ale cofnij. Cofnij, Ośkę, nie zakłada łańcucha. Jeszcze nigdy w życiu tyle osób mi nie zmieniało koło. Gdzie jest fajda? Niech nagra poradnik, jak się koło zakłada. Ja pitole. Jezu, we dwóch muszę trafić. Jaki balans na przykład. Dawaj, wsadź. Jak wejść sobie na kierę albo na czachę i kręcić cyrkę. Jakoś do domu dojedziesz. Nie, ale odwrotnie, odwrotnie. A jak? Kurwa, chodzi. Lepiej było. Lepiej było. Tak? Mówi, że to jest na odwrót do góry, do tyłu. Dobrze jest. No to nie patrz. Trochę krzywa, ale to i tak będziesz musiał. Słuchaj, do domu jedziesz. Tak, no bo muszę... Bo była i na zębatkę. Tak, wiem. Co? No, nie, muszę po prostu i tak... Najlepiej to kup koła ode mnie i będą się same zmieniać. Nie? Zapytaj się Mikołaja. Te chińskie? Dawid dobre koła sprzedaje. Czyli chińskie? Tak? Nie, to ze Szwecji. Chińskiej produkcji. Ale ze Szwecji, chłopie. A to u plastikarza możesz sobie zrobić bez problemu. A ja tego nie potrzebuję. Najlepiej to w ogóle wywalić, chłopie. Chłopie! Chłopie! Chłopie, kurwa! Skąd ty jesteś? To już jest... O! Okej. Tak się to robi.